Sobota, 1 października z Ewangelii Świętego Łukasza. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Szczęśliwe są nasze oczy, bo możemy wpatrywać się w oblicze samego Boga, w tajemnicę Eucharystii. Szczęśliwe nasze oczy i serca, bo możemy wpatrywać się dzisiaj w oblicze Maryi. 1 października, z nią rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, z nią będziemy szli poprzez każdy dzień, zbliżając się do jej życia i życia jej Syna Jezusa Chrystusa. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Nie zamykajmy naszych oczu na naukę Chrystusa, nie zamykajmy naszych oczu na Jezusa, na prawdę o Nim, nie zamykajmy naszych oczu na Jego łaskę, ale przede wszystkim nie zamykajmy naszych serc, bo jeśli zamkniemy serce, to zamkniemy wszystko. Zamkniemy dostęp Boga do nas. On będzie nieustannie pukał dziś, jutro, pojutrze do skutku, bo taki jest Bóg, On zawsze nas kocha. Będzie nieustannie każdego dnia próbował, jakby powiedzieć, włamać się do naszego serca, aby w tym sercu zamieszkać, aby w tym sercu być. Obyśmy umieli otwierać nasze oczy, serca, myśli, rozum na naukę Chrystusa, na Jego Słowo, na Jego obecność. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.